No, musimy usłużyć do jakiegoś głosowania. Rozpocznie się spotkanie, organizatorzy za chwilę się przedstawią. Ja chciałem Państwu tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Mam nadzieję, że prezes Państwa przekona do swoich idei, do tego, o czym będzie mówił. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Monika Wiśniowska i w imieniu Kuriera Radzyńskiego, naszej miejscowej gazety, chciałam powitać Państwa na pierwszym z cyklu spotkań dotyczących różnych aspektów współczesnego życia w Polsce. Dzisiejszym naszym gościem będzie pan Janusz Korwin-Mikke z Nowej Prawicy. Zapraszamy pana, panie prezesie, tutaj do nas. Zbliża się, jak tutaj już panowie powiedzieli, gorący okres przedwyborczy. Sądzę więc, że państwo będziecie mogli zadać wiele pytań naszemu gościowi. Witamy bardzo serdecznie w naszym mieście. Wszystkich. Za przybycie. Oddaję w takim razie panu głos. Dziękuję bardzo. Jesteście Państwo na spotkaniu z przedstawicielem prawicy. Prawica no to w Europie prawie nie istnieje. Polska ma wyjątkowe szczęście, bo są nawet dwie partie prawicowe, Kongres Nowej Prawicy i Unia Polityki Realnej. Prawda? I w Europie jeszcze są te trzy czy cztery partie prawicy. AfD w Niemczech, tam no, to kilka dosłownie. W Ameryce macie Państwo połowę republikanów, to jest prawica, taka na partia herbatki to się nazywa. Jest taka partia konstytucji, 2% w wyborach, połowa libertarian, 1% w wyborach. Razem w sumie 30, jak mają charyzmatycznego lidera, to potrafią nawet wybory wygrać, a w Europie ich nie ma. Jak my w tej chwili przekraczamy 5%, to jesteśmy sami szczęśliwi. No. Dlaczego w Europie nie ma prawicy? Bo zwolennicy wolności wyjechali do Ameryki po prostu i zwyczajnie, gdzie podatki są niższe, były niższe przynajmniej, znacznie wyjechali tam. A w Europie zostali ludzie, którzy no, nie mieli dość, że tak powiem, przebojowości, żeby się wybrać do Ameryki. No i to niestety nam zostało. Także podaram, prawica są ludzie, którzy wierzą w naszą cywilizację europejską, w to, co się rozwijało przez te parę tysięcy lat. To są... Kiedyś to my biali ludzie, rządziliśmy światem. Bo myśmy mieli najlepszą na świecie cywilizację. Skąd wiemy, że najlepszą? No bo rządziliśmy światem. Prawda? Gdyby najlepsza była cywilizacja Indian Hopi, to Indianie Hopi by odkryli Europę, prawda? I oni by rządzili w Europie, oni by nas skolonizowali. Tak to jest z gatunkami, że jak gatunek ma dobre geny, to wygrywa w wyścigu ewolucyjnym. Jak ma słabe, to wegetuje, jak bardzo złe, to ginie. I to samo jest dokładnie z cywilizacjami. Tymi genami cywilizacji są jej zasady. I my, partia prawicowa, wierzymy w te zasady europejskie. Dobry wieczór. Panie Januszu, ja przygotowałem kilka pytań, ale zacznę od takiego najważniejszego, które mnie nurtuje od dłuższego czasu. W 2004 roku stwierdził pan, zresztą tutaj już parę razy nawiązał pan do tego stwierdzenia, że lekiem na chorą służbę zdrowia może być jedynie cyjanek. Powiedział pan podczas czatu zorganizowanego przez Money.pl. Trzeba też zlikwidować ZUS. Później gdzieś trafiam na pańską wypowiedź, że żaden normalny człowiek się nie ubezpiecza, bo z całą pewnością więcej zapłaci niż dostanie, gdyż musi pokryć koszty funkcjonowania ubezpieczyciela. To chyba oczywiste. Tak, więc rozumiem jedno stwierdzenie i drugie, tylko w jaki sposób teraz chce pan poprowadzić nasz kraj, jeżeli zlikwidujemy ZUS, nie będzie możliwości dania opieki zdrowotnej społeczeństwu. ZUS to nie jest opieka zdrowotna, to jest, znaczy, to jest do emerytury. No, dobrze. I Ministerstwo Zdrowia, tak, rozpieprzamy. Więc... Przepraszam. I mówi pan, że ubezpieczają się ludzie głupi, czyli tak, mamy się nie ubezpieczać, mamy nie mieć ZUS-u, mamy nie mieć zapewnionych świadczeń emerytalnych i służba zdrowia. I co dalej? Jak ja mówię głupi ludzie, to tak samo głupi ludzie grają w totolotka, bo też więcej wpłacą niż dostaną średnio, ale niektórzy grają, prawda? Bo lubią żyłkę hazardową.
I niektórzy się lubią ubezpieczyć, bo co to jest ubezpieczenie emerytalne? To jest gra hazardowa. Ja wykupuję bilet na loterię, na raty i jeżeli dożyłem 65 roku życia, to wygrałem. Teraz na raty odbieram wygraną, a jeżeli nie dożyłem, to przegrałem. Moje pieniądze przepadają. To jest gra hazardowa. Nawiasem mówiąc, rząd w niej oszukuje, bo podniósł wiek emerytalny do lat 50. Poszukał, tak jak w dotrotku, bo tak powiedziano, że w tym tygodniu nie będziemy tam płacili za czwórki. Prawda? Ale gdzie jest ta nasza droga w przyszłości? To jest już. Natomiast to trzeba oczywiście zlikwidować. Natomiast z całą pewnością, jeżeli, jak już mówiłem, utrzymujemy lekarzy, pielęgniarki, szpitale i tę całą bandę biurokratów, to oczywiście utrzymamy się bez utrzymania tej bandy biurokratów, a jeśli ktoś chce, to się oczywiście może ubezpieczyć. To jest, nikt nie broni czegokolwiek grać w taką hazardowe gry, prawda? Więc również się w taką nie chce grają. Tylko ja bym uważał, to jest błąd, no ale każdy może to zrobić. Co do ZUS-u, to jest jedyny problem, jaki będziemy mieli. Widzi pan, udało się zlikwidować Państwową Weterynarię. Pamiętam Państwową Weterynarię, jak ona była. Ja dużo dzieci mam, moje dzieci już te dorosłe, miały swoje ulubione pieski, kotki i tak dalej. Więc za komuny zachorował taki pies w nocy, to był tylko jeden punkt w Warszawie na rogu trasy NSIWZ, gdzie kolejka była 3 razy naokoło budynku. Dzisiaj w Warszawie jest 15 punktów weterynarii, gdzie można w nocy przyjść z chorym zwierzęciem, prawda? Co się wtedy działo z tymi zwierzętami? Zdychamy. A dzisiaj, ponieważ nie ma państwowej weterynarii, tylko jest prywatna, na ogół przeżywają. Prawda? I tyle. I to samo, nie rozumiem, dlaczego zwierzętom ma być dobrze, a ludziom źle, prawda? Zróbmy to samo z ludźmi oczywiście i znikną koszmarne kolejki w przychodniach, prawda? To wszystko. Pojawią się o wiele lepsze i tańsze aparaty. Po prostu sobie nie zdają sprawy z rozmiaru pieniądza. Przecież zobaczcie lekarza początkującego, tak? On idzie pracować na wieś. No, czym lekarz? I on będzie brał za wizytę prywatnie 5 czy 10 zł. Powiedzmy na 10. Już jest dużo na wsi, ale 10 zł. No to jeżeli tam się dziennie w tej chwili przyjmuje w przychodniach 30 pacjentów, 30 tam, to jest 300 zł dziennie, no to jest po 25 dni roboczych, to jest 7,5 tysiąca. No to dla początkującego lekarza na wsi, gdzie jeszcze tam oserkę masa podrzucą, a to jajko, a to kurę, prawda, gdzie mieszkanie jest tanie, to on może po 2 miesiącach już sobie używany samochód kupić, prawda? Przy opłacie za wizytę 10 zł, a być może będzie brał i 5, prawda? To wtedy po 4 miesiące się kupi samochód. Także to jest, nie ma czego się bać. Oczywiście będą lekarze, specjaliści wysokiej klasy, którzy będą brali 500 zł za wizytę. Ale ile razy człowiek w życiu jest tak ciężko chory, że musi płacić, iść do specjalistów najwyższej klasy. Przecież płacimy, każdy płaci 220 w tej chwili chyba złotych miesięcznie na służbę zdrowia. No ale właśnie co z ZUS-em, panie prezesie? Co? Natomiast z ZUS-em to będzie mieli jedyny problem. Bo weterynarię udało się sprecyzować bardzo łatwo i służbę zdrowia sprecyzujemy bardzo łatwo. Służbę zdrowia przebijemy do trumny osinowym kołkiem, prawda, żeby nigdy już nie powstała, bo to jest dla wampira, to jest jedyny sposób i tyle. Natomiast ZUS to jest problem. To jest poważny problem i właśnie jedyny problem, jaki będziemy mieli, to jest ZUS. Muszę panu powiedzieć, że nasz człowiek w Ameryce odwiedził sobie Bibliotekę Kongresu USA, przejął sobie protokoły z posiedzeń komisji, kiedy wprowadzano ten Medicaid, Blue Cross i takie już prototypy systemu statystycznego w USA i stwierdził, że tam otwarcie mówiono, że specjalnie tak się konstruuje ten system, żeby już nigdy nie można było z niego wyjść. Socjaliści specjalnie tak to zrobili, żeby poprać te składki, potem wydać je, przecież już ich nie ma. W normalnym kraju te składki są gdzieś odkładane na fundusze. Fundusz jest pusty, nie ma nic. I specjalnie to zrobiono, żeby nie można było z tego, żeby było bardzo bolesne wyrywanie tej drzazgi. Drzazgi. Otóż musimy to zrobić, nie ma rady. Jeżeli Polska ma przeżyć, musimy zlikwidować ZUS. Trzeba znieść przymus płacenia na ZUS. Płacić emerytom będziemy przez sprzedaż majątku państwowego, to oczywiście nie wystarczy. Absolutnie nie wystarczy. Już tak. Prawie nie mamy tego majątku. No nie, koleje, szkoły, szpitale, trochę jeszcze spokojnie. Niech pan popatrzy, ile w Warszawie jest terenu zajętego przez koleje. To jest 6 miast zajętego przez koleje. Wie pan, po cenie gruntu w Warszawie, ile to jest? No.
Spokojnie. Spokojnie, ale to nie wystarczy, bo to znaczy, według naszych pobiegów wystarczyłoby nam na 2 lata. Ale na niejakie szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej i możemy znieść podatki dochodowe, co zrobimy, podatki od sprzedaży, co zrobimy, ale nie możemy znieść VAT-u. No i będziemy narzekali straszliwie, że musimy ten VAT, prawda, pobierać, a ten po cichu będziemy się cieszyli i będziemy z tego VAT-u pokrywali ten, bo nam on nie jest potrzebny. Do niczego będziemy mieli państwo minimalne. Gdyby nam się udało znieść VAT, to wtedy powiemy młodym ludziom tak. VAT likwidujemy. A wy dzisiaj płacicie 900 zł miesięcznie, czyli już 1000 w tej chwili, nie wiem, na ZUS. I wam obiecuję emerytury. Przecież wiecie, że żadnych emerytur nie dostaniecie. Nie będzie. To bankrutuje. W związku z tym będziecie płacili 500 zł zamiast 1000 na spłatę długów po procesie RP i PRM. Oczywiście żadnej emerytury wam nie obiecujemy, bo nie jesteśmy dzietami. No trudno. Ludzie będą płacili 2 razy mniej, prawda, na emeryturę. Jak będą chcieli, to się będą chcieli. Jak nie, to będą mieli dzieci, prawda, po to, żeby ich zasady utrzymywały i koniec. Także, ale oczywiście prywatnie mogą się ubezpieczyć. To jest jasne. Są takie ciekawe ubezpieczenia, na które ja sam się zastanawiam. Na przykład ktoś w Ameryce wymyślił takie ubezpieczenia, bardzo ciekawe, że płaci się bardzo małą składkę i wypłaca się w przypadku śmierci lub ciężkiej choroby, ale tylko jeżeli człowiek umrze przed 40 rokiem życia. Ponieważ bardzo niewiele ludzi umiera w tym okresie, to bardzo wielu się ubezpiecza. Mówi tak, ja będę w 40, to będę dorobiony, będę miał pieniądze, prawda, to i tak rodzina przeżyje. A groźba jest, jak ja jestem młody i rodzina zostanie bez żywiciela, prawda, jak ten. Więc się ubezpieczają takie coś. Ja wiem, czy to nie jest sensowne, czy nie. Sam się wahał, mimo że nie lubię ubezpieczeń i wiem, że oni na mnie i tak zarabiają, to ja wiem, czy w taką grę nie zagrać, prawda. Także, tym bardziej, że stawki są bardzo niewielkie tutaj. Można się ubezpieczyć. Także proszę Państwa, to jest takie rozwiązanie, to przy wolnej konkurencji na tym rynku prywatnych ubezpieczeń i likwidacja przymusu. Natomiast no niestety tych emerytów trzeba, co więcej, cofniemy, że podobnie jak PiS obiecuje, cofniemy tę nieszczęsną reformę emerytalną, to jest tylko rabunek normalny, rabowanie ludzi, prawda, z kilku lat życia. Czyli tej kobiecie się obiecywano, jak ona szła do pracy, miała 20, że płaci składki, okej. Ale będzie miała emeryturę w wieku lat 60, nie? I gdyby ona wiedziała, że będzie nie 60, to może by nie poszła do pracy, a może by wolała być przy mężu. A ona sobie obliczyła, że jej się opłaci i chce mieć. To jest zerwanie umowy jednostronne. No. Jak może jedna strona zrywać umowę? Bezczelność kompletna. Ci ludzie powinni przed sądem stanąć za rachunek ze szczególną zufałością. No. Tak to chyba trzeba zakwalifikować zgodnie z kodeksem karnym. Ja już nawet złożyłem pismo do pana Seremeta, domagając się aresztowania pana Rostowskiego. Tutaj za podżeganie do popełnienia przestępstwa, bo to Sejm to zrobił, on tylko podżegał, prawda, z podżegania przestępstwa, ale jakoś pan Seremet odesłał do drugi apelacyjna do wojewódzkiej do rejonowej, a rejonowa powiedziała, że jest niekompetentna. Czy jest pan za wyprzedażą mienia w zamian za wypłacanie emerytur? No tak, oczywiście, że tak. Jeżeli się sprzedaje państwową własność, to przecież ta państwowa własność była budowana między innymi za składki emerytów. Więc jeżeli się sprzedaje tę własność, to trzeba część pieniędzy, w tej chwili już całość, bo już sprzedano tyle bezem, trzeba całość dać na fundusz emerytalny, oczywiście. No to jest jasne. Przypominam, że jego ekscelencja Donald Tusk przed poprzednimi jeszcze wyborami obiecywał, że jak wygra, to przy każdej prywatyzacji 20% będzie szło na fundusz emerytalny. To już było za mało. Ale obiecał. I co? Nie pani. Jak partia mówi, że bierze, to bierze. Jak partia mówi, że daje, to mówi. A więc właśnie pan Donald Tusk powiedział i tego oczywiście nie wykona. Ale oczywiście trzeba dawać. Pieniądze z prywatyzacji muszą iść w tej chwili na fundusz emerytalny w całości już. W całości. Emeryci zostali okradzeni. Przecież nie powinien sobie wyobrazić na przykład, że wszyscy młodzi ludzie powiedzą, a takie podatki, warunki, takie, no, i wszyscy młodzi ludzie wyjadą sobie za granicę. Z czego będą żyli emeryci? Skąd będą się brały pieniądze na płatę emerytów? Przecież w funduszu nie ma nic. Nic. No właśnie. No kto ma dzieci, to te dzieci za granicę będą przysyłały pieniądze, a kto nie ma, no to grał w grę i niestety właściciel gry zwinął interes. I wygrany nie wypłaca. No. Znany numer, nie?
Przecież działalność państwa to jest normalna piramida finansowa. Przecież to jest tak, że państwo wypuszcza obligacje na 10 miliardów, po roku wypuszcza obligacje na 40, spłaca te 20 z procentami, potem za obligacje na 80, spłaca te 40 z procentami, prawda? To jest normalna piramida finansowa. Jak mówił przecież ten Townsend, Piotr Townsend, ten właściciel właśnie tej firmy Avis, właśnie właściciel, menadżer Avis, tej wynajmu samochodów, powiedział, gdyby księgowy dowolnej spółki lub spółdzielni tak prowadził interesy swojej firmy, jak to robią ministrowie finansów krajów demokratycznych, żaden z nich nie uniknąłby kryminału. I naszą głową jest, żeby niektórzy przynajmniej tego kryminału nie uniknęli. Bardzo dziękujemy. Może jeszcze raz nagrodźmy brawami te wypowiedzi. Udało się? O, dziękuję. Jeszcze raz? Chyba jest zdjęcie. Dziękuję jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, młody obywatel powinien być żywo zainteresowany. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czekaj, to ja zapłacę teraz. Dzień dobry, panie Januszu. Mogę mieć pytanie takie. To znaczy tak. Jako prawicowiec przekonania taki, no, można powiedzieć, mocny. Tylko do szkoły już jeszcze chodzi. Ale przecież to jest.